Hej, siemano, witam was w kolejnym odcinku. Po 10 miesiącach niepublikowania żadnego wideo i po jakichś 2 albo 3 latach, odkąd stwierdziłem, że nie będę youtuberem. Hej! Dzisiaj przychodzę do was z odcinkiem chwalenia się moją kolekcją gier na PlayStation 5, ponieważ tych tytułów udało mi się nazbierać 40, więc mam nadzieję, że jesteście ucieszeni z tego materiału, a jeżeli tak, no to możecie to wyrazić no standardowo łapką w górę, co nie? A teraz już jedziemy do pokazywania tytułów. Pierwszy mój tytuł na PlayStation 5, który chciałem wam pokazać, jest to FIFA 22. Wydaje mi się, że nie ma tutaj dużo nic do gadania odnośnie Hypermotion Technology. Mianowicie mamy FIFA 22. Zawsze przy okazji premiery nowej FIFA kupuję tą poprzednią, ponieważ jest do wyrwania za jakieś 20, maksymalnie 30 zł. I właśnie tym oto sposobem ona znalazła się w mojej kolekcji. Kolejna gra, której tak naprawdę kupiłem kolekcjonerkę, w której, jak wiecie, dostaje się wersję cyfrową, ale z racji, że jestem taki dziwny, to potem dokupuję sobie wersje pudełkowe. Jest to oczywiście Horizon Forbidden West. Że tak samo jak w poprzedniej części wcielamy się w Aloy, która tym razem wyrusza na majestatyczny, zakazany zachód. Gra robi piorunujące wrażenie pod względem szczegółowości, szczególnie wszelaka roślinność bardzo mi się podobała, ale mimo tego tytułu i tak nie udało mi się ukończyć. Może przyjdzie kiedyś na niego czas. Ten tytuł mam w wersji również na Xboxa Serii X, ponieważ kupując Xboxa Serii X, dodawali go do zestawu. Jest to oczywiście Assassin's Creed Valhalla. Jest to kolejny Assassin's Creed po Odyssey oraz Originsie, który no nie przypadł mi do gustu i szczerze powiedziawszy pograłem w niego jak w demo technologiczne, jakieś 2 godzinki. Bardzo cieszy mnie fakt, że nowy Assassin's Creed ma być właśnie trochę jakby krokiem wstecz, jeżeli chodzi o RPG-owe elementy. A jak pewnie pamiętacie albo nie, ja bardzo lubię grać tylko wątek fabularny, zero misji pobocznych, poznać historię, jakby dodatkowe elementy totalnie mnie nie interesują. Przejdź sobie zadanie poboczne, by mieć level odpowiedni do tej misji. I dla mnie to jest wydłużanie sztuczne rozgrywki. Mówiłem właśnie na początku o niuansie, że mam 41 pudełek, a gier jest 40, ponieważ kiedyś w promocji było Assassin's Creed Dawn of the Ragnarok i postanowiłem sobie kupić takie DLC teoretycznie w pudełku, a tak naprawdę jest tutaj napisane, iż kod jest do pobrania w środku, że nie zawiera on CD. Dodatkowo macie tutaj jakiś mały chyba taki artbook, tak mi się wydaje, i dlatego po prostu postanowiłem go zakupić. Kolejna gra, jedna z takich nowszych, które zdobyłem, ponieważ chciałem mega ograć to kiedyś na PlayStation 4, ale nie było mi dane i czekałem na wersję PlayStation 5, jest to Biomutant, albo nie wiem co. Ale w grze bardzo mi się podobało to, że nasza postać może być właśnie mutowana, może ewoluować, o ile dobrze powiedziałem to słowo. Możemy ją przygotować na każde warunki panujące w grze i na każdego wroga. To mi się podobało i to chciałbym sprawdzić, pomimo że gra oceniana jest raczej tak średnio. Tytuł, który zakupiłem i przeszedłem na Twitchu, mianowicie Alan Wake Remaster. Gra kiedyś dostępna tylko na oczywiście Xboxa i PC, teraz jest na PlayStation 5. Bardzo fajnie i bardzo fajnie, że zapowiedzieli drugą część Alana Wake'a. Grę przyszło mi ogrywać naprawdę niedawno i uważam, że jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o wątek fabularny. Niestety widać, że gra się mocno zestarzała i nawet tutaj właśnie ten remaster jakoś pod względem graficznym, no nazwijmy to, nie wyrabia. Mechanika też jest już trochę drewniana, więc no trzeba przymknąć oko. Ale gra sama w sobie bardzo mi się podobała. Godfall. Gra, która wychodziła jakoś przy premierze PlayStation 5. I oczywiście jest w folii, ponieważ jeszcze w nią nie zagrałem, pomimo tego, że oczywiście planowałem. Gra, której głównym czynnikiem sprzedażowym, przynajmniej tak mi się wydawało po trailerach, jest model RTX, tak. Bo tam wszystko się pięknie świeci i odbija. Resident Evil Village to jest kolejna gra na PlayStation 5. Kolejna, która nie sprostała moim walorom czasowym. Czyli no, wiem, że mam ją, ale nie zagrałem jeszcze. Ponieważ stwierdziłem, że wpierw muszę przejść Resident Evil 7, które no niestety nie spodobało mi się ostatnio grając. I stwierdziłem, że Resident Evil 8 będzie czekało na wieczny... Na wieczny nie wiem co. Pewnie szybciej wyjdzie Resident Evil 4, niżeli ja w to zagram, ale mam. Tu jest jedna z gierek indie, która jest bardzo spoko i kupiłem ją kiedyś chyba na Nintendo Switch i postanowiłem sobie kupić również wersję na PlayStation 5. Jest tutaj oczywiście gra
Hades. Jeżeli szukacie odprężenia poprzez rozwalanie tysięcy wrogów i takiego skupienia, to Hades jest dla Was. Gra, która trafiła do mnie do kolekcji i chyba nawet nie planuję jej ograć, ponieważ nie lubię, może nie, że nie lubię Soulsów, ale strasznie się ich boję. Więc jest to oczywiście Demon Souls. Kupiłem sobie, że może kiedyś nadejdzie ten dzień, że stary stwierdzi, ale bym sobie pograł Soulsy, albo dzień, w którym ja uwierzę w siebie, że dałbym radę pokonać Soulsy. Jest to oczywiście remake gry z PlayStation 3, Demon Souls, a nie Dark Souls, które wyszło później. Z tego co kojarzę, Demon Souls było tak naprawdę wpierw only dostępne na PlayStation 3, można powiedzieć, że był to X. Gra, na którą bardzo czekałem, grałem, można powiedzieć nawet sporo, ale tak mnie zawiodła, jeżeli chodzi o dostępność treści, że to masakra. Gra to oczywiście Destruction All Stars, a w grze wcielacie się w zawodnika występującego na takim, nazwijmy to, wielkim ringu, gdzie są tak naprawdę potyczki samochodów i rozwalacie pojazdy przeciwników, czyli jest to trochę takie rugby samochodami, wrestling samochodami. Dodatkowo, gdy wasz pojazd zostanie zniszczony, to wasza postać wyskakuje niczym z katapulty i może przejąć inny samochód. Jeżeli szukacie gier do kolekcji, to można wyrwać za jakieś 50-60 zł. Wydaje mi się, że spoko. Czym byłby dzień bez anime, więc mam tutaj grę Scarlet Nexus. Czyli wcielacie się w postać baby albo chłopa, bo już imion ich nie pamiętam. Macie dwa losy oczywiście i tak naprawdę jest to taka gra anime. Szczerze powiedziawszy, chyba po drugim rozdziale też nie udało mi się ukończyć tego tytułu, bo stary jak zawsze jest znudzony, widzowie. No i gra, której nie trzeba raczej przedstawiać fanom PlayStation, mianowicie oczywiście Gran Turismo 7, które uważam, że no jakoś mnie nie zawiodło, ponieważ tego się spodziewałem. Niestety gra, uważam, nadal jest trochę drewniana, a modele samochodów w większości kartonowe. Jeżeli zaczniemy to porównywać z konkurencyjnymi markami, to szybko okaże się, że ta gra nadal jedzie w jej cieniu. Ale jeżeli zapomniemy, że świat poza tą grą istnieje, to wtedy wydaje mi się, że można się dobrze bawić. Gra, która w mojej kolekcji wbiła, nie wiem, jakieś 3-4 dni temu, jest to kolekcja Nioh. Jest to jedynka i dwójka dostępna na płycie na PlayStation 5, a co jest najlepsze, widzowie, tu są dwie płyty. Elegancko, to mi się mega podoba. A gry z serii Nioh, które charakteryzują się poziomem trudności zbliżonym pewnie do Soulsów, no raczej, widzowie, no, co mogę wam powiedzieć, no to jest gra do kolekcji, tak, gra do kolekcji zdecydowanie. W dwójce pamiętam, że nawet mi się to spodobało, to unikanie tych łuczników, wiecie, żeby tam przeżyć. Ale szczerze powiedziawszy, bardzo szybko czaru pryzł, gdy pojawił się jakiś większy oponent i stary po prostu na jednego hita padał i myślał sobie, czy żyjemy tylko po to, żeby cierpieć? Czy jeżeli powiem, że kupiłem jakąś grę, bo fajnie wyglądała, to będzie to grzech? No mam nadzieję, że nie, bo tak było z Returnalem. Szczerze powiedziawszy, mam wersję cyfrową, więc grałem wersję cyfrową i potem kupiłem sobie właśnie wersję pudełkową, bo jak wiecie, zawsze muszę mieć wersję pudełkową i Returnal był tą grą. Szczerze powiedziawszy, fajnie, że wprowadzili koopa, to mi się podobało. Mój cykl, bo tu jest przerwij cykl, to co jest fajnego w tej grze, to tak naprawdę generowo losowane lokacje, jeżeli zginiecie, więc tak jakby za każdym razem zaczynacie od nowa i to jest fajna mechanika. Medium było dostępne w Game Passie, więc ukończyłem go na PC-cie chyba, w premierę pamiętam. I Medium jest polską grą, to jest bardzo, bardzo ważny aspekt, musicie pamiętać o tym aspekcie. Jest to firma dokładnie Blober Team, która teraz będzie robiła Silent Hilla 2, widzowie. Więc mają doświadczenie w grach typu psychologiczny horror, może tak to nazwę. Ogółem bardzo spoko to było i bardzo fajne było to, że można się przenosić między takimi, nazwijmy to, alternatywnymi rzeczywistościami. Co prawda dwie tam występowały i to było spoko. Fajny nowy feature, fajna nowa mechanika. Co prawda trochę bekowe było to, że na początku, pamiętam, gdy wychodziło to na Xboxa, to było no, tylko Xbox serii X potrafi, nie wiem, generować dwa światy jednocześnie i potem weszło na PlayStation 5 i okazało się, że halo, PlayStation też to potrafi. No. Jedna z najlepszych gier na PlayStation 5, jakie było mi dane ograć. Mam ją w pudełku, ale dostałem ją też cyfrowo. Ograłem ją też cyfrowo. No, kto się nie spodziewał tego, widzowie. To jest gra przygotowana bezpośrednio na PlayStation 5 i dlatego jest najlepszą grą jak dla mnie. Wszystkie te cross-generacyjne gry dostają ode mnie minus 10 punktów w szacunku za to, że dalej wychodzą na PlayStation 4. Ej, mamy 2022, kto gra na PlayStation 4? Hatfu!
Tak. Nie, ale tak to, tak na serio, to bardzo ładny platformer, bardzo fajny, bardzo mi się podobało to właśnie. Tu jest pokazana tak naprawdę moc PlayStation 5 i jej niezwykłego dysku. Portale przenoszą nas do totalnie nowej lokacji w ułamku sekundy i w ułamku sekundy generuje się totalnie nowy świat. To jest coś pięknego, polecam zagrać, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji. Ratchet & Clank Rift Apart. Gra, która jest taka dosyć średnia, mianowicie jest to oczywiście Sackboy Wielka Przygoda. Mi się akurat podobała, jest to platformer, możecie grać w 4 osoby, więc jeżeli chcecie zagrać w coś fajnego, wieczorami, to można sobie pograć to. Jest to taki trochę spin-off, jeżeli chodzi o Little Big Planet. Tutaj mamy samego Sackboya. No i jest to taki platformer 3D, który mocno przypomina gry Nintendo, jak na przykład Mario 3D World, ja bym powiedział. Najbardziej porównywał do tego. Gra jest przyjemna i jeżeli macie chęć, no to możecie zakupić. Spoko. Outriders kupiłem, szczerze powiedziawszy, tylko do kolekcji, bo z tego co pamiętam, zanim była premiera tej gry, była beta albo jakieś demo do ogrania przez 2 godzinki. No i stary stwierdził, że dobra, no tak średnio mi się podoba, ale kupię sobie pudełko, bo wiecie co? Bo to jest kolejna polska gra robiona przez studio People Can Fly. I jak stary, jak wiecie albo nie wiecie, tak samo jak gry indie, tak samo ja lubię kupować polskie produkcje, tylko dlatego, by wesprzeć polski rynek gier. Ciekawe, czy oni myślą o mnie podobnie. Myślą sobie, dam Bongowi grę za darmo, on tak nas pięknie wspiera. Myślę, że nie. Gra mocno, jak dla mnie, nawiązuje do gry Gears of War, dostępnej na Xboxa i PC-ta oczywiście. Bo z tego, co kurde pamiętam, nawet bym tak powiedział, to Gears of War Judgment było robione przez właśnie tych ludzi. Więc jest mocny vibe tego. Dobra, gra, którą sobie kupiłem, bo... tak bardzo chcę w nią zagrać. Jest to Shifu. To, co jest spoko i takim, nazwijmy to, nową rodzajem mechaniki, jest to, że jeżeli zginiecie, to wasza postać się postarza. Czyli tak naprawdę jakby ilość żyć jest ograniczona. Gdybym miał powiedzieć jedną nazwę gier, która mega swego czasu wywarła na mnie wrażenie, byłoby to Life is Strange. I tutaj mamy, widzowie, Life is Strange True Colors, czyli tak naprawdę trzecią albo czwartą pełnoprawną odsłonę Life is Strange, bo nie wiem, czy Before the Storm liczy się jako pełnoprawna. Jest to chyba jako bardziej DLC. Bohaterka może sterować, chyba najłatwiej to ujmując, mocą empatii, czyli może odczuwać, co czują inne osoby i może jakby łagodzić ich doznania. Chyba tak to powinienem nazwać. Więc tak, to jest Life is Strange True Colors. A główną bohaterką jest Alex. Oj, tak, drodzy widzowie, to Kena, Bridge of the Spirit, która tak ładnie wyglądała na trailerach, że ją kupiłem. Ale jest w folii, więc wiecie, co się z nią stało, nie? Nie no, bardzo ładnie wygląda i to mnie tak naprawdę urzekło. Cała historia, no, miało być ograne, widzowie, no, ale nie było. Oh my god! To Spider-Man Miles Morales, widzowie. Też jest w folii, ale miałem wersję cyfrową. A kupiłem też PlayStation 5 w zestawie z Milesem Moralesem, którego sprzedałem jeszcze, zanim był coś wart. I tego kupiłem sobie po prostu do kolekcji za jakieś, nie wiem, 60 zł chyba kosztuje. A teraz chcą go wydać na PC i będzie pewnie kosztował 300. Haha, PC-ciarze. Nie wiem, kupiłem sobie Mortal Shell i totalnie nie wiem, czym jest ta gra, widzowie. Po prostu spodobało mi się, że jest duże pudełko. Pewnie puścimy jakiś gameplay w tle. Kiedyś oglądałem chyba Eno, jak w to grał. I wydawało mi się, że jest to trochę kolejne takie soulsowe. Ale czy tak jest, to nie wiem. W każdym razie jest tutaj premium artbook. I są postkardy. No i widzowie, jest gra. O kurczę, widzowie, bateria wysiadła. Ale mam nadzieję, że wszystko teraz działa. Tutaj mamy NBA 2K22. Czyli po prostu koszykówka. Jest ona w folii, ponieważ to jest raczej zakup do kolekcji, tak samo jak zresztą FIFA, która, jak wiecie, no tanieje przy okazji wydania nowej części, więc ta, nie wiem, kosztowała 40-50 zł maksymalnie, więc no już jest w mojej kolekcji, jest super, no nie, wiadomo. Tutaj kupiłem sobie giereczkę, którą kiedyś ogrywałem na PC-cie i bardzo ją lubię, a jest ona polska. Jest ona wydana przez Owen Games, czyli jest to giereczka, w której wcielacie się w samuraja, nazwijmy to tak, w takim bardziej cyberpunkowym świecie, gdzie tak naprawdę jedno uderzenie was powoduje waszą śmierć i wrócenie do checkpointu. Więc musicie idealnie przejść poziomy, które no, gra wam po prostu serwuje. Widzowie, kolejny odgrzewany kotlet, tym razem jest to Death Stranding na PS5. Grę ograłem kiedyś na PlayStation, nie, na PlayStation nie ograłem tej gry. Ograłem tą grę dopiero, gdy wyszła na PC. Muszę powiedzieć, że no, mi ta gra się mega mnie odprężała. Jakby,
niektórych grach z otwartym światem mam coś takiego, że bardzo mnie nudzi, o tyle właśnie w tej grze było totalnie odwrotnie. Mega mnie to prężało i relaksowało, więc Death Stranding, no polecam. A kolejna gra z cyklu, nie wiem co to nawet jest, ale była tanio i postanowiłem ją kupić. Jest to Dark Alliance Dungeons & Dragons i to tyle o tej grze wiem, widzowie. Chyba ma kopa, chyba. Jest, napisane, że jest do 2-4 natur... Wiecie co, pokażę wam gameplay i sami sobie zobaczcie co to jest. Ja przy okazji też zobaczę. Czy istnieje jakaś konsola bez bijatyki? Raczej nie. I tak samo jest w przypadku PlayStation 5. Mamy tutaj Mortal Kombat 11 Ultimate Edition. No i co mogę powiedzieć? No, wygląda bardzo dobrze. Jest to odnowiona wersja na next geny. Każdy, kto chociaż trochę interesuje się rynkiem gier, wie co to Mortal Kombat. Gra chyba, która teraz jest dostępna w Game Passie, tak mi się wydaje, jest to Deathloop. Czyli tak naprawdę śmiertelna pętla. Kurde, gierkę ogrywałem na premierę i to totalnie jej w ogóle nie kojarzę, o co tam dokładnie chodziło. Wiem oczywiście, że nie ograłem całej tej gry, ale pamiętam, że można było sterować losem albo gościa, albo baby. Ogółem fajnie się masakrowało w tym ludzi, jeżeli mieliście już zablokowane umiejętności. Odgrzewany kotlet po raz 52. Jest to... gra, która chyba nie wyszła na PC jeszcze, mianowicie Ghost of Tsushima, jest tu Director Cut, czyli coś tam zawiera, czego nie wiem co zawiera. Chyba zawiera to DLC, gdzie tam były walki, multiplayer, tak mi się wydaje. Ghost of Tsushima jest grą z jednego ze studiów, które, szczerze powiedziawszy, kiedyś najbardziej lubiłem, ale odkąd przestali wydawać Infamousa i zaczęli wydawać to, znaczy wydali tylko to, na razie, jeżeli chodzi poza Infamous. To moje serce trochę pękło. Ja chcę Infamous nowy na PS5. Proszę. No, ale w każdym razie gra o samuraja, która wygląda, nawet na PlayStation 4 wygląda przepięknie. No, a na PS5 to wygląda najlepiej. No, co tu dużo mówić, nie? Grę, którą ograłem już chyba na wszystkich możliwych platformach, mianowicie na PlayStation 4, na Switchu i chyba dwa razy zdarzyło mi się przejść ją na PS5. Jest to oczywiście Tony Hawk 1 plus 2. Jak mnie boli dupsko, że oni mówią coś, że nie będzie 3 plus 4, nie? Remake'u tych części. Akurat jestem bardzo zakochany w Tony Hawk'u. Jeżeli ktoś lubi stare Tony Hawk'i, jeżeli chodzi o mapki, ale mechaniki bardziej preferował z nowych części, no to to jest strzał w dziesiątkę. No po prostu jest to gra wręcz idealna. Mamy tutaj Dirta 5, który uważam, że jest bardzo średni. Wydaje mi się, że twórcy tutaj poszli bardzo mocno w to, że nowa generacja konsol obsługuje 120 klatek, bo ta gra oferuje tą opcję, ale niestety ta gra wygląda jak gierka z Androida, jest bardzo arcade'owa. No, jeżeli mógłbym powiedzieć, to wydaje mi się bardzo słaba. Pod względem porównania do poprzednich części, Dirt 5 jest naprawdę... no nie wiem, no grom z telefonu na konsoli. O Jezu, to miałem zagrać, nawet zapomniałem, że to mam. Jest to Grid Legends, czyli kolejna część właśnie wyścigów Grid, które miałem okazję grać chyba jedynkę, dwójkę i Autosporta chyba, albo Automobile, nie pamiętam jak to się nazywało. Ale nie, ale tu kupiłem Grid Legends i tak sobie siedzi dalej. Far Cry, czyli seria znienawidzonych przeze mnie gier od części bodajże drugiej. Tak, było coś takiego, że kiedyś byłem bardzo dużym maniakiem grania w gry po kolei i widzowie, przeszłem jedynkę. I zacząłem grać dwójkę i dwójka była dla mnie takim koszmarem, że przestałem grać wszystkie. No właśnie. Ale wszystko skończyło się na tym, że ej, ale nie przeszedłeś dwójki i Far Cry 6 po prostu jest u mnie w kolekcji. As? Tu mamy NBA 2K21, czyli tak samo jak w przypadku 22 kupiłem, bo już było tanio za 3-4 dyszki. I ostatnia gra i naprawdę ja uważam, że bardzo dobra. I nie wiem dlaczego jest taki hejt na tą część. Jest to Call of Duty Vanguard, które mam co prawda w cyfrze. Ale dużo multiplayer spędziłem właśnie w tej gierce. Mi się podoba, ja nie gram kampanii, ja gram tylko multiplayer. Mi naprawdę spodobała się ta gra i w ogóle moim znajomym, którzy pograli dłuższą chwilę w ten tytuł, też sprawiła, wydaje mi się, mnóstwo radości. A poza tym, większość osób mówiła, że lepiej bawiła się w tej części. Ja muszę też raczej skłonić się ku ich werdyktowi. Czyli, że Vanguard pod względem multiplayera bardziej mi się podobał, niżeli ten trochę ociężały MW2. Ale mega czekam na tryb po prostu hardcore w MW2, albo bardziej MW22, bo to nie ma nic wspólnego z Modern Warfare 2, którego zapamiętaliśmy jednak. To był odcinek z mojej kolekcji PlayStation 5. Mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani. Jeżeli materiał wam się podobał, to oczywiście możecie kliknąć łapkę w górę. Jeżeli chodzi o subskrypcję, to nawet wam zbytnio jej nie polecam, ponieważ nie wiem, kiedy wpadnie nowy odcinek. Do zobaczenia.
mam nadzieję, w następnym odcinku. Cześć!